Siemanko, bądziorno, witam w kolejnym odcinku Jesteśmy właśnie na Twitterze, na koncie Richarda, który prawie osiągnął już 200 tysięcy osób obserwujących Tak więc sprawdzamy co u naszego Richego Co on tutaj wrzuca Oczywiście tutaj wrzuca fragment swojego dokumentu Mówi Tiaser, czyli zwiastun Dokument będzie się nazywał The high, high Highest of Stakes i opowiada o. Dobra, nie będę tu błyszczał moim ambitnym angielskim. Wrzucamy w tłumacza. Nadchodzący dokument o kryptowalutach The high Highest of Stakes opublikował TACER, czyli Zwiastun, w którym założyciel Hexa Richard Hart idzie po. No, oczywiście to tłumaczenie google wrzuca nam wiele, ale oczywiście chodzi o jego wspomnienia dzieciństwa. Hard opowiada o, tru, o trudach swojego dzieciństwa i przypomina sobie, jak widział, jak jego ojciec walczył o wiązanie końca z końcem. Mówił o trudnościach, jak przeżył jego ojciec, wykonują trudną pracę, która zagrażała życiu i które zagrażają życiu i są niewygodne. No to tłumaczenie Google. Robi swoje. Ale wróćmy do tej strony. Ciekawie, ciekawie. Born broke, family. You know, my dad. He fixed air conditioners and delivered newspapers. And then when I was young, I was with him in diapers, delivering newspapers with him. No, ciekawe. Napewdom ten dokument sobie obejrzę. Tylko dowiedzmy się kiedy startuje. Kiedy ten dokument startuje? Czy jest taka informacja? A jak nie ma takiej informacji, to znajdziemy ją sobie sami. Kopiuj, wyszukaj The Hike of Stakes. Nawet mam w, własną stronę ten dokument Richarda, podlinkuję wam oczywiście. Najbardziej kontrowersyjny, prawdziwa historia najbardziej kontrowersyjnej postaci w świecie krypto najszybciej rosnącego asetu Ever. Tu możecie swojego maila wpisać, aby dostawać informacje na, na temat filmu, kiedy startuje i tak dalej, bo tu naj, najwyraźniej informacji nie ma, kiedy jest jego pokaz, tak więc na pewno swojego maila tutaj dodam, żeby być na bieżąco. Jestem bardzo ciekaw tego dokumentu. Ale nie przedłużając, idziemy dalej. Dokument The Highest of Stakes, nawet strona jest The thehighestofstakes.com. Idziemy dalej. Wracamy do Richarda. Co tu jeszcze Richard rzuca? Oczywiście skarży się do różnych serwisów streamingowych, że coś się nie zgadza z wyś wyświetleniami. I tutaj co ciekawe, czyżby Richard był fanem teorii spiskowych, bo dokument Pierwszy, po pierwszych, o pierwszych dinozaurach, dokument napisany przez BBC News. Oczywiście, fake newsów to oni tam mają masę. I co ciekawe, tutaj nabija się, że właśnie w tym dokumencie, napisanym w tym artykule, który mówi o tym, że znaleziono odkrycie skamieniłości dinozaurów, faktycznie zabitych przez asteroidę, która je zniszczyła. wystającymi z nich drewnem i oderwanymi nogami. <laughs> oczywiście, fake newsy. W te bzdury też nie wierzę. Ale to nie temat na dziś i nie temat kryptowalut Kryptowalut, mam, mam nadzieję, że ostatnim filmem o księżycu Was za bardzo nie zbiłem z tropu Ale jak poszukacie, to znajdziecie ciekawsze informacje i dużo więcej Ciekawszych informacji w tym temacie Tak więc wracamy do tematu krypto Teraz krypto kamikaze. Krypto kamikaze, czyli x grosz wrzucił ostatnio takie ciekawe posty Tutaj jest taki post Dowiadujemy się, że każdy, kto poświęcił na puls X Sacrifice, który uczestniczył w puls w fazie poświęcania i tak otrzyma jednego puszczina, który nie uczestniczył w PULSie, czyli każdy, kto poświęcił puls na, na X i tak otrzyma jednego pulsa. A jest to bardzo ważne, bo puls jest paliwem do puls jest paliwem do transakcji na sieci pulszein. <laughs> Oczywiście byłem ciekaw, jak to można sprawdzić, bo logowałem się z jednego portfela i nie widziałem różnicy za bardzo w tym właśnie stronie do Chekera ale sprawdziłem na tym portfelu, gdzie poświęcałem tylko pulziksy i rzeczywiście, jak widzicie, mam tutaj jeden puls. Tak więc każdy, kto poświęcał na pulziks, otrzyma jednego pulsa. Mówicie, że to jest mało, ale uwierzcie mi, że naprawdę to wystarcza. To, uwierzcie mi, wystarcza. Na pewno bawiliście się na sieci testowej pulszczejna i widzicie, jak tanie są te opłaty. Płacimy za swap, płacimy na przykład 0,0003 pulszczejna tego pulsa właśnie, którego trzymamy jednego całego. Tak więc ten jeden cały puls wystarczy nam na masę operacji. Tak więc nie martwcie się, dostajecie jednego pulsa, żeby móc normalnie funkcjonować na sieci Pulse To jest mega dobry news. <laughs> Idziemy dalej. Co tam jeszcze X Grosz wrzucił? Puls i Puls X będą tokenami deflacyjnymi. To już mówiłem w poprzednim odcinku, mówiłem w kolejnych w poprzednich jeszcze odcinkach o tym, że Puls i Puls X Wystartują ze stałą podażą i ich liczba będzie spadała, nie będzie ich przybywało już. Po prostu będzie ich liczba spadała przez operacje, przez spalanie i tak dalej, tak więc jeszcze lepiej dla nas. Czym dłużej trzymamy, tym cena powinna cały czas rosnąć, bo będzie ich coraz mniej. W skrócie. Idziemy dalej. Tutaj kolejny pozysk ich grosza. Nie jest za późno, zarówno więcej niż twój ulubiony youtuber ze sprzedaży kursów. Zainteresuj się czym czym jest Pulse Chain, Puls... Ze wszystkim co na nim jest budowane, puls, HEX, Hedron, Liquid Lounge, Kira i tak dalej, no chyba że nie jesteś w krypto dla zysku, to nawet nie zwracaj na to uwagi. Oczywiście jest to żart ze strony x bo on często również mówi o tym, że kursów swoich nie sprzedaje. I Rafał Zaorski ma podobne podejście, jak X-Grosz też się z tych kursów nabijał. Zresztą u x na kanale możecie znaleźć darmowy kurs tradingu ABCD Tradera. Polecam, dużo informacji, fajna wiedza. Idziemy dalej. Sprawdzę, ile nagrywam. 6 minut, mamy jeszcze chwilę. Rafał Zaorski, ostatnio mówiłem, że shortuje rynek i trafił. I grubo trafił. Zobaczcie, jak ceny dzisiaj wyglądają. Porównajcie z poprzednim odcinkiem, jak fajnie Rafał trafił, shortując masę tokenów. Shortuje Ethereum, Bitcoina, XRP, Solane, Tere. I póki co wiem, że shorty trzyma. Liczy na większe spadki. Tak więc zobaczymy. Póki co wiem, że zarobił. Może teraz wyjść z dużym zyskiem, ale on jeszcze trzyma. I tutaj jest ważny, fajny poz od Rafała. Zobaczcie, zobaczcie. Ale najpierw sprawdzimy ten, ten, ten oto post. Czytamy, że Fame MMA TV w startuje ze swoim tokenem. I, I robią to tak amatorsko, że w swoim whitepaper oczywiście ten, to jest skok na kasę ten token Fame MMA, więc nie pchajcie się w to, proszę nie pchajcie się w to, bo to jest skok na kasę. Może jak wejdziecie na naprawdę samym początku i za chwilę sprzedacie na maj górce, wyjdziecie na plus. Ale zobaczcie, jak to jest amatorsko przygotowane. Nawet w tym white paper nie potrafili poprawnie napisać Tokenomics, tylko napisali Tokenomics. To jest cyrk. A ja tutaj Rafał się właśnie zorski nabija, że wpłaty w, w zamiast w Wityrium to pewnie będą wyternicie. <laughs> no tak jest, kurde, to jest amatorka i. Cyrk. Tutaj Mike Satoshi oczywiście pisze, że to kolejny skok na kasę. Oczywiście polubiłem to. Tak, takich projektów jest masa, które robią szybkie wejście. Ludzie kupują, kupują, a oni robią ruck, pull, wyjście. Są do, są do przodu i mają Was w dupie, jeśli kupiliście ich token. Po prostu w skrócie. Tak więc Rafał shortuje i naprawdę trafia. Grubo poleciał z luną. Tak więc warto, zobaczcie, jak przybywa mu obserwujących. Ma gość web. Zastanawiam się, czy nie ma czasami w domu szklanej kuli, bo naprawdę dużo przewiduje. Zobaczcie, co on przewiduje: że bitcoin spadnie poniżej 43k. i Nie jest w sumie daleko już od tego, bo jest 43 coś tam. Ile dokładnie? 43,257. Fajnie, tak więc kto shortuje, to gratuluję. O, zrymowało się. Kto shortuje, to gratuluję. Czekamy, co się wydarzy na rynku. No przewiduję, że dalej będziemy miał rację. Gorzej dla longujących. I co jeszcze chciałem Wam pokazać, powiedzieć? A o czym zapomniałem? Oczywiście strona Free Pulse, czyli ta strona, gdzie będzie darmowy puls do wygrania co godzinę. Jeszcze nie korzystałem z tego na tej nowej sieci, nie podłączam swojego portfela, bo do tej, do tej strony nie mam zaufania za bardzo. Zobaczymy, jak to z czasem się rozwinie, ale możecie sobie zaobserwować, zobaczyć, co, o czym nas informują. Podrzucam Wam linki, oczywiście do wszystkich kont, do FreePuls i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że trochę pomogłem. Dziękuję za odcinek, a może na koniec jeszcze rzucę jakąś może kolejną teorię spiskową. Jeśli lubicie takie rzeczy. Oczywiście teorie spiskowe poza świata krypto. Zobaczę, może zostawię tak jak jest, a może coś jeszcze Wam rzucę. Póki co dziękuję, do usłyszenia. Oglądajcie filmy X-Grosza, oglądajcie filmy Obserwujcie Konto Rafała, Obserwujcie Konto X-Grosza, Richarda. I do usłyszenia. Pozdrawiam. Jo!